Hej! Po dłuższej przerwie, która była spowodowana wszystkim, dosłownie wszystkim, wracamy do przeglądu tego, co kupiłam w Sephorze. Tym razem pójdziemy od 2016 roku. Skończyliśmy ostatnio na palety z Benefitu i mieliśmy bardzo dużo Sephora Collection. No to wracamy do tego trendu Sephora Collection, gdzie konturówka, 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 konturówka i puder wypalany. Wypalany puder kompaktowy. To chyba miał być wypiekany puder kompaktowy, ale wypalany. Ten puder był spoko. Bardzo lubiłam. I no, konturówki też do ust. Bardzo spoko. Konturówka khaki green była taka średnia. Była ok, ale nie było to nic specjalnego. Potem mamy dopiero pół roku później, bo 25 lipca, 12,90 za płynną pomadkę Whipped Blush, to Cream Lip Stain. I to jest ta pomadka. Używałam jej, używam dalej, może nie powinnam, ale używam dalej, do oczu, jako bazę pod cienia, jeśli robię jakieś takie, wiecie, dziwne rzeczy. Używam jej może 2 lub 3 razy na ustach, ale no, barwiowy pink mi nie leży i dalej myki do kąpieli. To też musiało być coś do dorzucenia na prezent. Kolejny pędzel. Ten pędzel akurat lubię. 69,90 to jest duo fiber, czyli czarne są krótsze, te są dłuższe, białe. Jest bardzo delikatny. Przez bardzo długi czas go używałam jako takie wykończenie, takie wpresowanie całego pudru, omiecenie czegoś, takie... on jest taki mielusi. Uwielbiam go. 2017, o, to też był prezent. Tony Moly Panda Dream Dual Lip and Cheek w odcieniu Pink Baby, 49 zł. Dalej. To musiało być przed jakąś imprezą, bo to jest Dayreel Mini. 53,55, więc musiałam mieć zniżkę, ale starczy mi na bardzo długo. Uwielbiam ten tusz. Wydaje mi się, że to jest tusz, który przetrwał mój wyjazd do Irlandii i wesele. A że w Irlandii była pogoda, jaka była, czyli w pewnych momentach wilgotność była taka, wiecie, że wszystko zjeżdżało, a ja pomadka z Golden Rose matowa. Ten tusz, nie, spoko, mam makijaż, nic mi się nie rusza. Burgera przetrwała, pomadka z Golden Rose, pff, co tam. Kolejne zakupy, 80 zł 10 groszy, to już jest Marc Jacobs matowa żelowa kredka do powiek w odcieniu Irony. Kolejny zakup dla mojej mamy. Ogólnie te kredki z Marca Jacobsa, no to one są boskie. Trzymają się no po prostu masakrycznie długo. Uwielbiam je. Ale to jest super kredka. Szkoda, że ona taka droga. 7 lutego 2018 roku 185 zł i 30 groszy, moi drodzy. To znowu zakupy są dla mojej mamy. KVD Vegan Beauty. Wtedy jeszcze Kat Von D. Płynna szminka do ust w odcieniu Santa Sangre. Czerwone jabłko. Wydawało się w sklepie, że ona jest bardziej czerwona. Ona wchodzi bardziej w te pomarańczowe tony. Więc nie za bardzo. Plus, jest ona tak trwała, ale tak wysuszająca usta, że ja nie rozumiem zachwytu tą pomadką. Myślałam, że ta pomadka jest naprawdę spoko, jakby wtedy może wiele osób ją chwaliło, no może nie wtedy, wcześniej, ale nie. Kolejna z kredek Marca Jacobsa, tym razem fineliner, cienka żelowa kredka i to jest Cinderella, znowu bardziej popielata Cinderella. Oni mają super te nazwy, jeśli chodzi o te kredki. 9 marca kolejna kredka Stone Fox highliner, żelowa kredka do powiek, 76 zł. Aż mnie wylogowało z Sephora.
Okej, okay. Moje wielkie zakupy, które poczyniłam w kwietniu 2018 roku, wydałam 235 zł i 30 groszy. Wstyd i hańba, bo już Wam pokażę, na co wydałam. Uwaga! Pierwsza pomadka to jest kolor jeżnowy, jak oni to nazwali, KVD, czyli dalej Kat Von D. Sadet Kiss Lipstick, taka w tym śmiesznym opakowaniu, takim kolcowatym wręcz, w odcieniu Home Girl. Potem Pou, czyli granat, kolejny jest LUV, czyli fiolet, i Lolita, czyli ta kultowa, taki przybrudzony róż. Ja je dalej mam, dalej używam. Nie wiem, po co mi granatowa pomadka do ust, ale ją bardzo lubię. Po prostu, czekajcie. Homegirl, fiolet, bardzo ciemny, ale mam jeszcze ciemniejszy. Ta-dam. Ogólnie przez pewien czas uwielbiałam fiolety, ponieważ to jest taki, wiecie, taki fiolet. Dalej. Lolita. Najbardziej dzienniakowa pomadka, jaka może być. Z całej chyba kolekcji. No i jeszcze jest chyba Lolita 2 i coś tam jeszcze. I Pou. Pou, który, jak się okazało, ma w sobie brokatowe drobinki. Uwielbiam te pomadki. Uwielbiam ich opakowania. Ale drobiny w niebieskim doprowadzają mnie do szału. I nie chcę się dobrze wszystko rozprowadzić. Nie wiem, po jakiego grzyba ja to kupiłam. Wiem, że miałam wtedy bardzo dużą fazę na to, żeby mieć wiele kolorowych rzeczy. I mam nawet taką fioletową pomadkę z Golden Rose, która jest jeszcze innym fioletem. Jeśli chcesz się poczuć fancy w domu, mam niebieską pomadkę. Znaczy od czasu do czasu z domu też nie wychodziłam, ale ja się ogólnie nawet maluję w domu bez okazji. Dobra, idziemy dalej. Znowu lipstick Coral Crush. Kolejna z tych, które po prostu były bazami pod ścianie już w pewnym momencie. Chociaż tą jeszcze chyba mieszałam z jakąś inną pomadką. Oraz z tym. Nie żeby coś, ale nie są to najgorsze kolory na usta. Szczególnie za 11,90 to bazą też jest mega dobrą. Jak dobrze pamiętam, bo ostatnio wymieszałam te dwa kolory i zrobiłam z tego kreskę na oczach. Taką bardzo wyrazistą i jeszcze to przyklepałam cieniem i to tak pięknie wyglądało. No po prostu cudo. Prawie miesiąc później, bo 24 maja, kupiłam dla mojej mamy, czyli pewnie prezent, mgiełkę z Ritual Sakura Hair and Body Mist. Ona tak ślicznie pachnie, no po prostu bosko. Jest to taki piękny zapach, który uwielbiam. 1 czerwca, kolejna żelowa pomadka, nie pomadka. Kolejna żelowa kredka z marka Jacobsa Irony. 89 zł. Jej. Kolejne zakupy 8 czerwca 2018. 275,25. Zakupy pod znakiem Smashboxa. 25% przeceny, bo jest nawet tutaj wpisane. Z kodem. I uwaga. Kredka, która też poszła do mojej mamy w odcieniu Shark. To jest Always on Gel. Eye Pencil, nie mam pojęcia, jak jej się sprawdzała, i tak chyba kupowała potem z marka Jacobsa, nie ze Smashboxa, więc whatever. To, co teraz kończę, czyli baza ze Smashboxa, Primerizer, jest w tym filmie, w tym, nie pamiętam, z której strony, w jednym z filmów. I
Smashbox Greatest Hits Kit. I tu mam tak. Jest. Miniatura zestawu do konturowania. To jest fajnie. Tusz. Tusz, który był średni. Taki róż w kredce. Nie wiem, gdzie on jest. Gdzieś on jest. Gdzieś leży. Zapomniany. Nic specjalnego. Oraz miniatura bazy. Vlada mieli wtedy 3 rozświetlacze. Ja chciałam wszystkie 3, no ale że chodziłam, tak chodziłam, nie mogłam się zdecydować. Jeden mi wykupili online, potem drugi, potem musiałam kupić już stacjonarnie i wzięłam sobie Gilded Rose. Nie dość, że ma tutaj takie piękne tłoczenie, to tutaj ma dalej to tłoczenie. On nie jest za jasny, ale pięknie wygląda, no. Ech. Te inne były już ciemniejsze i były bardziej chyba brokatowe, jak dobrze pamiętam. Ale no, to jest cudo. Nawet zrobiłam pewnie z 50 lub 100 fotek tylko temu rozświetlaczowi. Potem jak dołączył do niego kolejny, to zrobiłam kolejny. Kolejna matowa, żelowa kredka. Znowu Irony. Glam Glow i Becca. Glam Glow, czyli marka, która według mnie powinna skończyć się już dawno. Becca może trochę mniej, ale no, nie idą do przodu. Glam Glow maseczka to była taka różowa mini maseczka. Trochę takie, wiecie, peel off. Jak ona bolała. Wyglądała cudnie na twarzy w ogóle. Jak ona bolała. Potem się człowiek czuł tak średnio na twarzy. Rozświetlacz z Becky. W odcieniu Rose Glow. Taki maluszek. Uwielbiam i często używam. Ostatnie zakupy na dzisiaj w Sephorze, które omówimy, to jest 13 grudnia 2018 roku, 29 zł, czyli pomadki Lip Stories. To one są takie stare. Kremowa, piękny nudziak, no po prostu uwielbiam. Ja mam sama kilka tych pomadek i też uwielbiam. One są chyba teraz droższe, tak mi się wydaje. I don't know, ale tak mi się wydaje. Dobra. To tyle na dzisiaj. Dziękuję Wam za przegląd moich zakupów. Mamy jeszcze całe 2019 i 2020, gdzie było dużo zakupów, więc może to za pewien czas wrócimy do tego. Mam nadzieję, że Wam się podobało i jeśli tak, zostawcie suba. To na razie. Pa!